Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pogoda taka barowa, troszeczkę popadało, no i nie ma takiej roboty gdzieś tam w ogrodzie, bo to wszystko jest mokre. I w związku z tym tutaj Edzio zabrał się za wytapianie wosku i dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak to u nas wygląda. Dorwę zaraz tutaj męża. Oto mąż. Witam. Dzisiaj, tak jak mówiłam, pozyskujemy wosk i jest to proces taki dosyć ciekawy, długi. I tutaj przetapiamy ramki jak. No, przetapiamy ramki i pozyskujemy wosk z tych ramek. Tutaj jest takie urządzenie, które nazywa się wytapiarka. To, jak wszyscy już podejrzewam wiedzą, są ramki i tutaj jest zakładana węza. Pszczoły na bazie węzy ciągną takie komóreczki. Zobaczcie, jakie one są symetryczne, równiutkie i do tych komórek znoszą pyłek, znoszą nektar, znoszą, składają jaja. To zależy, gdzie jaka ramka jest umiejscowiona. Taką wtedy funkcję pełni i pyłek, słuchajcie, najważniejsze, pyłek, który jest przyniesiony, to jest pierzga, bo często ludzie później mylą pojęcia pyłek a pierzga. Pyłek to on jest przynoszony, takie kuleczki brązowe, żółte, zależy z jakiego kwiatu ten pyłek jest pozyskiwany i później jest mieszany z pszczelą śliną, one go mieszają i upychają tutaj w tych właśnie komóreczkach i tak powstaje pierzga, najcenniejszy produkt. No a teraz wytapiamy te ramki. Tutaj jest taka wytapiarka, to jest specjalne urządzenie do tego celu. I z tej strony kapie wosk. On na początku, tak jak widzicie, jest taki brązowy, ale później pod wpływem stygnięcia robi się żółty. Oczywiście on jeszcze musi być czyszczony. I tutaj zajrzymy do środka. Tu już nie ma ramek, bo ramki zostały wyciągnięte. Zostały same te zwoiny. No jest dosyć dużo pary, także tu nie będzie za bardzo widać. Ale w każdym razie może powiedz, jak to się w ogóle odbywa. Za pomocą pary. Para, tak, ale wkładasz tutaj całą ramkę, czy wykrawasz? Nie, no całą ramkę, bo to jest bez sensu. One są naciągnięte drutem. Później na wiosnę, to się oczyszcza, przy wiośnie to wysną, muszą wysnąć te ramki. Tak, tak. Tu się naciąga, ja naciągam tym, pineską. Po prostu szpanuję drut pineską, naciągam i... No i od samego początku to jest tak, jest ramka, tu Edziu zakłada druty, zaciąga, wkłada się tą węzę i do ula. I pszczoły ciągną komórki na węzie. Później tą całą ramkę, która jest... Zalały miodem całą, aż po prostu zerwała się. No i taką ramkę... Później dorobimy trutowy. Tak, ale tutaj mi chodzi teraz o to, że taką ramkę wkłada tu do topiarki, to wszystko się wytopi, wosk wylatuje, a zostaje, o tu teraz widać. Zostaje to, co już zostanie wyrzucone. Tak jest. No i to pod wpływem pary się wszystko wytapia. I tutaj teraz zobaczcie, tak wygląda wosk, który tam przed chwileczką widzieliście, leciał do garnka i jeżeli garnek się teraz wystawi, to stężeje, tak wygląda. A to są krążki takie dostępnie przeczyszczone, jeszcze trzeba raz przetopić, dobrze zczyścić i będzie ładny krążek wosku. No i z tego też będzie ładny krążek wosku. No wosk jest już coś widać. Coś się trochę poczuły. Ciepło się zrobiły i poczuły trochę, że coś się robi przy wosku i momentalnie tutaj, ale tu większość os jest, ja zauważyłam. Większość os, to pojedyncze tylko sztuki.
To osy są. My tak, żeśmy z początku myśleli, że to są pszczoły, a to osy. No też czują, też czują. Ten wosk jest bardzo ładny. Jak się go teraz tutaj jeszcze wyczyści, to będzie takiej, no można powiedzieć, pierwszej klasy wosk. Też tak ku ciekawostce Wam powiem, że dzieli się na klasy. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza klasa to jest oczywiście najbardziej żółty, taki pachnący. Druga klasa już jest mniej żółty, taki zalatujący w brąz, a trzecia klasa to już przeważnie jest wosk taki brązowy, no najgorszy można powiedzieć, a ten będzie wysokiej klasy. No ale jak może być innej klasy, jak to mój mąż go tutaj topi. Co byś, żono, chciała? Bo widzę, że... Co ja bym chciała? Nie pytaj. Może źle sformułowane pytanie. Nie pytaj, co ja bym chciała, bo tutaj, wiesz, możesz później nie stanąć na wysokości zadania. Wosk, który przed chwileczką wylatywał tam z wytapiarki, on no, już... Może aż tak nie przed chwileczką. Ale... No dobra, ale na kamerze przed chwileczką, bo dla widzów to była dosłownie chwilka, a on tutaj w międzyczasie już, jak każdy widzi, zdążył zastygnąć, także minęło trochę czasu. I teraz ten wosk tutaj dolewa się wody i trafi z powrotem na gaz, tak do podgrzewania. Mój mąż miesza, a podobno mówi, że to ja pięknie umiem mieszać. Ale jemu to lepiej idzie, zobaczcie, jak on pięknie umie mieszać. A żarty żartami, tutaj właśnie ten wosk, który był w garczku, został doprowadzony do stanu płynnego. I teraz... No osy, os jest bardzo dużo, jest plaga, one ciągną tutaj, czują. No i trochę się utopiło, ale każdy pszczelarz zna ten ból, jak to jest, gdy się robi przy wosku, miodzie, czy przy propolisie, przy kicie. I teraz to będzie stało tutaj w tym wiaderku. Będzie się tężało, odstawało i zobaczycie później efekt finalny, efekt końcowy pracy mojego Edzia. Edziu poszedł, mamusia stoi, kot koło mamusi, rodzina w komplecie. Jeszcze brakuje tatusia, trzech kotów i byłoby wszystko ok. Gdzieś się ulotniły te koty. Poszły het. Tu już jest wosk, który został, tak jak to ja to mówię, ugotowany, stężał i teraz tutaj się czyści wszystkie te pozostałości, te brudy, do czysta i pozostaje wosk takiej pierwszej klasy. Wosk też dzieli się na klasy. Ten jest akurat nie pierwszej klasy, najwyższej, bo jest ładniutki, żółciusieńki, bardzo klarowny, a nieraz jak pszczelarze wydobywają wosk z gorszych ramek, jest on gorszej jakości, ma taki kolor bardziej brązowawy, jest mętny, to już jest innej klasy, oczywiście tańszy. Mój mąż tutaj bardzo skupiony, precyzyjnie tutaj to robi. Mężu, jak to z tobą tutaj jest? Zaraz poza wizją się dowiem. Poza wizją się dowiem. I teraz nie wiem, czy ja mam się bać, czy czekać z niecierpliwością. Jest piękny krążewek. No, ten będzie liczył sobie tutaj ładnych kilka kilogramów. Także pracy jest dosyć sporo. Jak się kończy w ogrodzie, to się zaczyna tutaj właśnie takie pozyskiwanie wosku, pozyskiwanie kitu, robienie nalewek i niedługo winka miodu pitnego. Także będzie też...
przegląd edziowych gąsiorków. I gotowy. I tak wygląda gotowy krążek wosku. Idziemy lać następny. Ładny krążek wosku, ładnie odciśnięty. No i on ma coś ponad 3 kg. Takich krążków już mamy kilka. I teraz jak przyjdzie zima i już takie chłodniejsze dni, jak będzie więcej czasu, mężowi będzie się nudziło, to będziemy wyrabiać świece. To już strasznie musi być. Jak ja ci to piekę, to pójdziesz robić świeczki. Później między innymi takie świeczki z tego wosku będą powstawały. No i też z wosku robi się różnego rodzaju maści, leki. Także jest to taki, można powiedzieć, bardzo cenny produkt pszczeli, który teraz wraca do łask, bo kiedyś on był troszeczkę zapomniany. Kiedyś w ogóle był używany, później był zapomniany, robiono z tego tylko węzeł, właśnie z tego też powstaje węza, na podstawie której później pszczoły ciągną komórki na ramkach. A dzisiaj tenże wosk, jak i wszystko inne naturalne, wraca do łask. Ludzie sobie przypominają i można powiedzieć, że robi się wielki taki boom już na te produkty. I dobrze, musimy wracać do korzeni, do naturalności, że tak powiem. To by było tyle. Widzieliście, jak pozyskuje się wosk. Pokazaliśmy Wam tutaj w takiej, no można powiedzieć, pigułce. Dosyć ciekawy temat, bardzo ładny zapach przy tym się wydobywa, także aromaterapia jest za darmo. No i też właśnie taki wosk ma właściwości aromaterapeutyczne. Nie wiem, jak to powiedzieć, aromaterapia. O. I on leczy zapachem, uspokaja, bardzo dobrze działa, jak się taki wosk pali, świeczkę z takiego wosku na właśnie drogi oddechowe, kiedy chorujemy na przeziębienie, zapalić sobie i odstresowuje też zapach ten, bardzo odstresowuje, ukaja nerwy. Mój mąż zaraz powie, że on tego nie widzi, że ja mu wszystko wyrównam w ciągu minuty, to mu zapalę 3 świeczki, będzie ok. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę Wam, abyście mieli szansę poznać zapach prawdziwego wosku, żeby było Wam dane poczuć, jak on pachnie, jak on koi zmysły, bo naprawdę 15 minut dziennie przy takim zapachu, przy zapalonej świecy robi swoje. Oczywiście systematycznie, nie tam gdzieś raz na jakiś czas od święta zapalone. Na dzisiaj to tyle, kochani. Żegnamy się z Wami razem z mężem. Teraz on stanął za sterami kamery. No i cóż, do następnego.